Dzisiaj moim gościem jest pani Małgorzata Biadasiewicz, nauczycielka, muzykoterapeutka, pasjonatka kolarza. Chcę spytać, no który się pani podoba, tak pytam. Ona mówi, no nie wiem, mam taką dziurę w ubikacji i chciałabym czymś zakryć. No tak mnie tą szczerością wszystkim rozbroiła, że dostała ode mnie pracę. No jarmark to taka specyficzna forma wystawiania. Tam są panie, które wystawiają frywolitki, jakieś tam pudełka z zapałek. No to jest właśnie takie osoby, które robią rękodzieło, mogą się powspierać, bo to najbardziej te osoby właśnie przychodzą, podziwiają. Ja zawsze kupię pełno frywolitek, jakichś serwetek. No i na takim jarmarku jeszcze jest taki jak gdyby handel wymienny, że pan co sprzedawał miody, jemu się spodobał mój kolarz, to dostałam miód, raz dostałam czereśnię, innym razem chałwę. No i takie miłe pamiętam zdarzenie, że pomalowałam altankę na działce, takie jakieś zwierzątka czy coś. I gdy musieliśmy zdać już tą działkę, bo to nad stawami już tam się budowała spółdzielnia inwalidów, to mój tato wziął taki duży dźwig, dla mnie się wydawał, i zabrał tą altankę, żeby to moje dzieła nie poszły na marne. Moja mama zawsze mówi, no namaluj jakąś krowę, żeby tam było widać, co jest na tym obrazie, a nie tam. Ona mi tak się mocno zafiksuje na malowaniu i robieniu tych kolaży, że wypiję wodę nawet po pędzlach. Nie zauważę, że to nie herbata, ale jakoś mi to nie szkodzi.